konieczności nastawienia gardy albo jakieś takie emocje, wokół których no ja staram się tej edukacji online zawsze bronić, bo rzeczywiście ta edukacja online bardzo często ma też takie negatywne, taki negatywny wizerunek czy negatywny obraz, no, który mnie samego troszkę niepokoi. Dzięki, Karol. Jest też z nami Agnieszka Krząż, która jest jedną z ekspertek do spraw e-learningu, która zgodziła się podzielić swoim doświadczeniem zarówno w raporcie, jak i podczas dzisiejszego doświadczenia. Czy mogłabyś krótko, Agnieszko, też siebie przedstawić? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Witam też Alka Tarkowskiego, który do nas dołączył. Ja pracuję w Centrum e-learningu Akademii Górniczo-Hutniczej, które jest chyba jednym z najstarszych tego typu ośrodków w Polsce, trochę jak dinozaury. Moja perspektywa jest perspektywą osoby, która od wielu lat zajmuje się edukacją zdalną, kształceniem zdalnym, otwartymi zasobami edukacyjnymi, cyfrowymi. Więc dla nas to, co zdarzyło się w marcu, to była kwestia ogromnej skali, na którą musieliśmy się przestawić dosyć szybko. Natomiast to nie było doświadczenie, które nas wrzuciło w jakąś nicość. To było coś, co po prostu, czym się zajmujemy od wielu lat. Natomiast musieliśmy się dostroić do sytuacji, która no, przynajmniej na początku wszystkich przerosła. Mentalnie, technologicznie, psychicznie też. Więc moja perspektywa to perspektywa instytucji, która pomaga wdrażać, wspiera nauczycieli, ale to też trochę perspektywa w ogóle uczelni, trochę też perspektywa nauczyciela akademickiego, który widzi, co się dzieje z osobami prowadzącymi zajęcia. Także ja tutaj z wielością kontekstów przychodzę. Dziękuję. Alku, jesteśmy po krótkim przedstawieniu. Chciałbyś rozpocząć bardziej oficjalnie spotkanie? To nie będzie dużo bardziej oficjalnie. Przepraszam wszystkich za moje pojawienie się po 10 minutach. Mieliśmy, mimo tego, że jesteśmy organizatorami, jakieś większe problemy techniczne niż uczestnicy, co jest jedną z przygód roku 2020, więc chciałem już teraz powitać wszystkich także w imieniu Centrum Cyfrowego naszej fundacji, która zorganizowała to spotkanie i prowadzimy projekt Spouter, w ramach którego Marta jest jedną z naszych ekspertek i dziś się spotykamy, żeby porozmawiać o raporcie, który wydaje mi się niezmiernie ważny, bo w Centrum Cyfrowym jednym z naszych kluczowych tematów jest edukacja. Nasz zespół jako taki skupia się na edukacji szkolnej. Zrobiliśmy, wydaje mi się, bardzo szybko, już w kwietniu, badanie postaw nauczycieli. Teraz robimy jego kontynuację i rzeczywiście bardzo jesteśmy zanurzeni w dyskusjach o systemie edukacji szkolnej, czyli do liceów. I takie ogólne mam poczucie, ale to może możemy sobie zweryfikować, że rzeczywiście tych badań umownie nauczycieli i uczniów jest dużo. Są badania Fundacji Orange, ledwo co ukazał się raport zespołu związanego z Polskim Towarzystwem Edukacji Medialnej. Firma Brainly robi sondaże wśród młodzieży korzystającej z tego portalu. Dużo się dzieje. Ja mam trochę wrażenie, że z edukacją wyższą jest jakoś mniej, albo przynajmniej do mnie ta wiedza nie dociera, że ktoś to bada. I gdy Marta w ramach współpracy z nami jako ekspertka powiedziała jakoś tak późną wiosną, że chciałaby się zająć tematem zrozumienia tego nagłego przejścia na edukację zdalną przez uczelnie, to wydało mi się niezmiernie ważne i bardzo fajnie uzupełniające też to, czym się zajmujemy. W ogóle uważam, że obok sfery pracy, sfera edukacji jest kluczowa. Znaczy, przepraszam, właściwie każdy pewnie ma swoją sferę, należałoby powiedzieć, która jest dla niego kluczowa, czy dla niej przechodzi jakieś fundamentalne zmiany. Dla niektórych pewnie jest to rynek pracy, dla innych, nie wiem, handel. Z mojej perspektywy takiej społecznej wydaje mi się, że ten system edukacji jest niezmiernie ważny i że tego nie trzeba
tłumaczyć, dlatego to, jak on teraz funkcjonuje, jest też niezmiernie ważne. Więc plan na spotkanie jest taki, że chcielibyśmy na początku, chciałbym poprosić Ciebie, Martę, żebyś trochę powiedziała więcej o swoim projekcie, czyli bo zrobiłaś badanie i to jest niezmiernie ważne, że wychodzimy poza poziom jakiejś intuicji i anegdot. Więc mam nadzieję, że opowiesz nam o swojej perspektywie i potem jesteśmy umówieni, że Agnieszka i Karol no już przedstawiliście się, macie praktyczne doświadczenie, ale jednocześnie wiem, że bardzo tak refleksyjnie myślicie o tym, co się dzieje, więc poprosimy was, żebyście jeszcze trochę jakby niejako skomentowali ten raport Marty, czy się w tych wynikach wy i waszej uczelni odnajdujecie, czy macie jakieś inne doświadczenia, a mam nadzieję, że w tej, a potem porozmawiamy sobie wszyscy razem. Chciałem też zaznaczyć, że mamy możliwość, nie mamy niestety możliwości dodania do rozmowy kolejnych osób, ale bardzo chętnie usłyszymy wasze opinie, uwagi, komentarze na czacie i ja będę go obserwował, jeśli pojawią się tam jakieś ciekawe wątki albo pytania, to je sobie zadamy i poproszę was też o odniesienie się do tego, co się dzieje na czacie. Na czacie też pojawił się przed chwilą, widzę, wrzucony link do raportu, więc też zachęcam do zapoznania się, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. Może zacznę od końca, od tych reakcji i od pytań, bo od czasu, kiedy ten raport został opublikowany, czyli to dosłownie kilka ostatnich dni, dostałam jakieś już tuziny takich prywatnych wiadomości od osób, których nie znam, a które przeczytały raport i pracują na uczelniach wyższych, prowadzą badania, prowadzą zajęcia i chciały się ze mną podzielić swoimi doświadczeniami, więc to pokazuje, że to rzeczywiście jest ta potrzeba rozmowy, więc ja też zachęcam do zadawania pytań. A przechodząc do raportu, o którym tutaj wspominał Alek, rzeczywiście przeprowadziłam badania osób, które prowadziły w ubiegłym roku akademickim zajęcia na uczelniach wyższych. I to były osoby, które prowadziły zajęcia na kierunkach takich o charakterze artystycznym, ale też na kierunkach takich humanistyczno-społecznych czy kierunkach technicznych. Więc tutaj starałam się, żeby był może nie pełen przekrój, ale żeby rzeczywiście te perspektywy były takie w miarę różne, żeby móc zobaczyć, czy rzeczywiście ta specyfika różnego rodzaju kierunków przekłada się też na to doświadczenie edukacji zdalnej w trakcie pandemii, czy tej awaryjnej edukacji zdalnej, z którą mieliśmy do czynienia. I w toku rozmów, w toku wywiadów grupowych, które przeprowadziłam z tymi osobami, którym jestem bardzo wdzięczna, że chciały się podzielić swoim doświadczeniem i porozmawiać na ten temat, odrębniłam 5 faz, z którymi mieliśmy do czynienia właśnie w ubiegłym semestrze. Fazę pierwszą tak umownie nazwałam takim zawieszeniem i chaosem, czyli to było dosłownie tych pierwszych 2, może 3 tygodnie, to w zależności od tego, jaka to była jednostka, jaka instytucja. To był ten moment, kiedy zajęcia zostały zawieszone na uczelniach wyższych i w zasadzie nie było wiadomo, jaka to jest perspektywa czasu, czy to jest kwestia kilku dni, kilkunastu, czy kilkudziesięciu. I wtedy bardzo różnie też na uczelniach do tego podchodzono. W niektórych przypadkach była taka pełna dowolność i relaks, czas na relaks. W innych przypadkach widać było, że trwały już takie przygotowania do tego, co będzie później. Już najprawdopodobniej nie wrócimy do tych sal wykładowych, więc trzeba się przygotować i zacząć myśleć jednak o tym mocniej i też przekształcać zajęcia w tym kierunku. Natomiast to były takie bardzo oddolne działania, bardzo chaotyczne i ta faza była też stosunkowo krótka, ponieważ w momencie, kiedy już zapadła decyzja, że zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej, wtedy zaczęła się faza druga, taką, którą tutaj wyodrębniłam, to określiłam ją jako takie wsparcie lub jego brak. No i tutaj to też wsparcie czy brak było związane z tym, o jakiej jednostce, czy wręcz o jakim instytucie mówimy, ponieważ to jest taka charakterystyka, nawiązując do tego, co ty, Alek, powiedziałeś wcześniej, że tych badań dotyczących edukacji szkolnej jest dosyć dużo, to w przypadku rozmów z osobami zatrudnionymi czy prowadzącymi zajęcia na uczelniach wyższych, no to zdecydowanie widać, że to bardzo dużo zależy od tego, w jakiej jednostce czy w jakim instytucie dana osoba pracuje i od tego zależą jej doświadczenia, ponieważ jest bardzo duża autonomia tychże jednostek, więc nie ma tutaj jakichś bardzo wielu odgórnych nakazów i w zależności od tego, jakie były decyzje dziekanów, dziekanek, tak wyglądał ten semestr letni ubiegłego roku akademickiego i tak wyglądało to wsparcie lub jego brak. Są jednostki takie jak ta, o której mówiła nam przed chwilą Agnieszka, mam nadzieję, że zaraz do nas dołączy, bo mam wrażenie, że zniknęła. W każdym razie są takie instytuty, które już są od lat przygotowane,
jest Agnieszka, są od lat przygotowane do tego, żeby prowadzić zajęcia w formie zdalnej, ale ich jest dosłownie w skali kraju 3, może 4, czyli takie jednostki stworzone właśnie na uczelniach wyższych, które wspierają prowadzących zajęcia w tej edukacji zdalnej. Natomiast zdecydowana większość uniwersytetów, uczelni wyższych, takich jednostek nie ma. I to są zarówno największe uczelnie w Polsce, jak i mniejsze, bardziej peryferyjne jednostki. I tam to wsparcie było bardzo różne i bardzo różnie było odbierane. Natomiast bardzo dużo tutaj też było takiej inicjatywy oddolnej. Tutaj się pojawiały takie wypowiedzi, że pierwszy raz od kiedy pracuję na uczelni rzeczywiście czuję, że moje koleżanki i koledzy chcą mi pomagać, że nie rywalizujemy o te granty, że nie ścigamy się w tym wyścigu, tylko że faktycznie dzielimy się wiedzą, pomagamy sobie. Takie poczucie, które myślę, że wiele osób jednak ma, prawdopodobnie do dzisiaj, że wszyscy jesteśmy w tym razem, że to jest bardzo uniwersalne doświadczenie i bez względu na branżę, bez względu na sektor, w którym pracujemy, czy działamy, to doświadczenie jest takie, do którego dosyć łatwo jest się odnieść każdemu z nas. Faza trzecia, która nastąpiła później, to jest to takie określenie, za którym nie przepadam, czyli ta nowa normalność, czy też następna normalność, kiedy zaczęto już jednak rozumieć, że do końca semestru prawdopodobnie te zajęcia już nie wrócą do sal wykładowych i trzeba zacząć się godzić z tą sytuacją, która jest teraz. To godzenie się nie było zawsze łatwe i nie zawsze przebiegało bardzo płynnie, natomiast widać było też w tym etapie zaangażowanie osób z dwóch stron, czyli zarówno prowadzących zajęcia, jak i studiujących. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ prawdopodobnie znowu to takie doświadczenie globalnego bycia w tym razem sprawiło, że osoby, które wcześniej może niezbyt się mocno angażowały na przykład w prowadzenie zajęć, tudzież w uczestniczenie w zajęciach, zaczęły poszukiwać nowych rozwiązań, zaczęły być bardziej aktywne na zajęciach, zaczęły chcieć uczestniczyć w czymś. Prawdopodobnie właśnie to takie poczucie odrealnienia i tego takiej izolacji sprawiło, że na przykład prowadzący zajęcia zgłaszali, że frekwencja na zajęciach była niebywale wysoka i że nigdy nie odnotowywali takiej frekwencji, jak właśnie w momencie, kiedy już edukacja została przestawiona na ten system zdalny. No ale po tej takiej euforii, powiedzmy, i takim bardzo dużym zaangażowaniu nadeszła faza czwarta takiego przeciążenia i tutaj było bardzo dużo różnego rodzaju doświadczeń właśnie związanych z dodatkowymi zadaniami, z tym, jakie to jest dodatkowe czasowe obłożenie, żeby przygotować się do zajęć prowadzonych zdalnie i próbować zrealizować materiał zakrojony na zupełnie inne realia, na zupełnie inne medium i zrealizować ten materiał właśnie w formule online. Dodatkowo tutaj się pojawiały też już różnego rodzaju kroki ze strony instytucji związane z taką kontrolą, tudzież biurokracją, czyli zapewnianiem, że faktycznie te zajęcia się odbywają, w jaki sposób należy to raportować, jak należy rozliczać właśnie przeprowadzone godziny zajęć itd., itd. I to doprowadziło do takiego bardzo dużego zmęczenia i przeciążenia ze strony prowadzących, ale też ze strony studiujących, którzy też raportowali, że tych zajęć jest zbyt dużo, że zbyt dużo siedzą przed tymi komputerami, że dostają bardzo dużo materiałów do przeczytania, z którym nie są w stanie się zapoznać. I faza piąta, ostatnia, która została przeze mnie wyodrębniona, to taka faza pogodzenia się z sytuacją, no i prób wyciągania wniosków, czyli to jest ten moment, w którym ja rozmawiałam z prowadzącymi zajęcia w czerwcu, kiedy większość osób miała nadzieję, że jednak od października wrócą do tych sal wykładowych, ale że czegoś się nauczyli, że ten semestr faktycznie dał im dodatkowe narzędzia, które będą mogli stosować także w trakcie kolejnego roku akademickiego normalnego i że dzięki temu są trochę bardziej biegli, jeśli chodzi o różnego rodzaju kompetencje cyfrowe i poznali też nowe jakieś rozwiązania dydaktyczne. I jesteśmy w momencie, kiedy przyszedł październik i jednak ta edukacja nie wróciła do tego stanu, który był jeszcze rok temu, kiedy zajęcia były prowadzone w salach wykładowych. Uczelnie bardzo różnie to rozwiązały, ale myślę, że o tym za chwilę możemy porozmawiać więcej. Przepraszam, ja się skutecznie wyciszyłem. Dzięki, Marta. To wydaje mi się, jest właśnie duża zaleta twojego raportu, że próbujesz zaproponować pewien kalendarz zdarzeń, prawda, i pewną ramę myślenia o tych zdarzeniach. On
narzuca pewne skojarzenia. My przygotowaliśmy taki ogólniejszy raport, który znasz o stanach przejściowych w pandemii i tam takie dwa oczywiste punkty odniesienia. To jest jedna w ogóle ta taka antropologiczna teoria stanów przejściowych, którą ta kategoria liminalności jest dużo powtarzana, ale ona tylko, wydaje mi się, fajne jest u ciebie, że poszłaś krok dalej, że mówisz, że ten stan przejściowy ma jakieś swoje fazy i one są bardzo różne. Drugie, z czym mi się kojarzy, to są takie różne modele radzenia sobie ze stratą, na przykład ze śmiercią bliskich, i te fazy tam troszkę też się mówi, że są różne fazy, i widzę tam pewne analogie, co pewnie też jest dosyć oczywiste. To ja bym teraz chciał poprosić Agnieszkę i Karola, żebyście wy skomentowali może raport Marty. Marta ma to świeże spojrzenie badacza przychodzącego z zewnątrz. Wy macie kluczowe spojrzenie osób pracujących w instytucjach. Powiedzcie trochę, jak dla was ten wyglądało to półrocze. Ja czy Agnieszka? Skoro zacząłeś mówić, to może tutaj nikt się nie wyrywał. Ja rzeczywiście jako akademik po przeczytaniu tego raportu zobaczyłem te fazy, prawda? Nagle ktoś je nazwał, prawda? Nagle mogłem się z nimi zidentyfikować. Ale rzeczywiście, kiedy mówimy o takiej sytuacji, po pierwsze nauczyciela akademickiego w pandemii, ale też uczelni w pandemii, to rzeczywiście chyba jako pierwsze skojarzenia przychodzą, jakkolwiek zabrzmi to paradoksalnie, w obliczu prawda, jednak tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, prawda? Mówienie o pozytywnych aspektach zawsze, prawda, powoduje jakąś taką, nazwijmy to, wątpliwość. Ale rzeczywiście jakby to, co mi od razu przychodzi na myśl, są te dosyć pozytywne emocje, tak jak powiedziała Marta, związane z poczuciem wspólnotowości. Ja rzeczywiście też jestem tym akademikiem, który na początku pandemii poczuł, no może pierwszy raz tak silnie, prawda, że my jako społeczność akademicka, i nawet nie mówię tylko, prawda, o społeczności akademickiej w rozumieniu Uniwersytetu SWPS, prawda, bo jeżeli zobaczymy na to, co się w ogóle działo, prawda, w internecie, ile webinarów, prawda, ile szkoleń, ile kursów, prawda, ile nie wiem, tutoriali na YouTubie pojawiło się, prawda, co oczywiście też spowodowało pewnego rodzaju komplikacje, bo w pewnym momencie też nastąpił przesyt taki narzędziowy, prawda, i zaczęliśmy mówić na przykład o dobrostanie, prawda, co to znaczy być wystarczająco dobrym nauczycielem akademickim, ale rzeczywiście ja pamiętam ten początek pandemii w takich kontekstach, no oczywiście pierwszego szoku, prawda, czyli tego, że rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś doświadczeniem globalnym, prawda, czyli że ileś procent, 91 nawet, prawda, procent w szczycie szkół na globie ma prawda bardzo podobne doświadczenie do tego, prawda, co my. Ale rzeczywiście ja też jakby mówię z perspektywy uczelni, która bardzo szybko wdrożyła rozwiązania systemowe, do których ja się bardzo tutaj też przyznam, na początku ja byłem nastawiony sceptycznie, bo nasza uczelnia, nie wiem, na ile tutaj zdradzę tajemnice wewnętrzne, ale rzeczywiście w pewnym momencie zastopowała edukację u nas na uniwersytecie po to, żeby wdrożyć w pełni cały system dostosowany, prawda, dla wszystkich wykładowców, wykładowczyń, do wszystkich kursów, i żebyśmy wystartowali w pewnym momencie, nie korzystając z różnych narzędzi, nie korzystając z różnych sposobów komunikacji i tak dalej. To jest zupełnie to, o czym piszesz w swoim raporcie, prawda, bo to było też trudnym doświadczeniem, byłoby trudnym doświadczeniem, prawda, nie tylko dla samych dydaktyków, prawda, którzy musieliby na własną rękę znaleźć, prawda, te rozwiązania, chociaż też jesteśmy uczelnią, która tę jednostkę dotyczącą, prawda, e-learningu prowadzi od bardzo, bardzo dawna, prawda, i ten e-learning u nas na uczelni też był prowadzony, więc rzeczywiście my te rozwiązania systemowe wprowadziliśmy i rzeczywiście myślę, to była bardzo dobra decyzja, biorąc też pod uwagę to, te wszystkie wieści, które dochodziły do mnie od moich kolegów i koleżanek z innych uniwersytetów, którzy no, troszkę na własną rękę tę edukację online, prawda, czy tę kryzysową edukację, czy awaryjną edukację online, jak piszesz, rzeczywiście musiały prowadzić. I rzeczywiście ten pierwszy moment kojarzy mi się z taką bardzo pozytywną emocją dotyczącą, po pierwsze, no właśnie, tak jak powiedziałem, tego poczucia wspólnotowości, ale też takiej świadomości bardzo szybkiego uczenia się nowych umiejętności, znaczy zdobywania bardzo dużej wiedzy na temat nowych możliwości
i rzeczywiście to było bardzo, bardzo, bardzo satysfakcjonujące. No i w istocie pewien kryzys nastąpił troszkę później, niekoniecznie mój kryzys jako akademika i jako dydaktyka. Ja, tak jak już wspominałem, rzeczywiście, kiedy słyszę edukację online, gdzieś podświadomie zakładam taką pewną gardę, bo rzeczywiście to, co w pewnym momencie się wydarzyło, to, że ta edukacja online ze względu na, prawda, te kwestie związane z przeciążeniem, z kwestie, prawda, związane z tym, że, prawda, no rzeczywiście gdzieś ten początek mówienia o pandemii wiązał się z tym, że my rzeczywiście nagle wszyscy zaczęliśmy poszukiwać nowych narzędzi, prawda, i to mówienie o edukacji online stało się takie strasznie technologiczno-narzędziocentryczne, co rzeczywiście też według mnie spowodowało wiele negatywnych skutków. To widać było zwłaszcza na niższych etapach edukacji, prawda, gdzie nauczyciele i nauczycielki po takim zachłyśnięciu się, prawda, nawet nie technologiami, ale uczestniczeniem w różnego rodzaju szkoleniach, prawda, rzeczywiście no, to był ten gwałtowny moment, kiedy te narracje o dobrostanie się pojawiły, prawda? Ale rzeczywiście myślę, że w pewnym momencie, dlatego ja się też zastanawiam, patrząc na twój raport, czy ja troszeczkę ironicznie nie dodałbym też punktu szóstego. To jest taki punkt mój wewnętrzny, który nazwałbym przewrotnie koniec pandemii. Czyli taki punkt dotyczący, prawda, że dobra, my mieliśmy te pół roku edukacji, prawda, ale wracamy, prawda, do tej sytuacji, kiedy wreszcie możemy się spotkać, prawda, na uniwersytecie. Ja tutaj zawsze przywołuję anegdotę, kiedy prowadzę szkolenia dotyczące edukacji online z Janem Himilsbachem, który miał nauczyć się angielskiego do filmu. Ja jej nie powtórzę, bo tam pojawia się bardzo wulgarne słowo, prawda, ale Jan Himilsbach powiedział, że on się nie będzie tego uczył, tego angielskiego, a potem jak film się skończy, to z tym angielskim zostanie. Ja rzeczywiście też w pewnym momencie zacząłem czuć, ale też tutaj łączę te moje różne doświadczenia, że o tej edukacji online zaczęliśmy myśleć w pewnym momencie jako o gorszym bracie, gorszej siostrze, edukacji, prawda, tradycyjnej, o czymś, co minie, o czym będziemy musieli zapomnieć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A myślę, że rzeczywiście no z mojej perspektywy jest to jeden z takich, nie chcę powiedzieć błędów, ale rzeczywiście takich wątków, które jakby, tak jak powiedziałem, z mojego punktu widzenia jakby wymagają jakiegoś takiego dogłębnego wytłumaczenia, przemyślenia, czy wręcz, prawda, poprowadzenia jakiejś nowej, prawda, narracji wokół edukacji online, bo paradoksalnie ja w tej edukacji online widzę więcej szans, albo nie paradoksalnie, prawda, no, jesteśmy na spotkaniu, które tak, a nie inaczej się nazywa, więcej szans niż zagrożeń dotyczących uniwersytetu. Agnieszka? Słucham i czytam też to, co na czacie się dzieje, bo widzę, że tu jest dużo komentarzy, pewnie będziemy się do nich odnosić później, prawda? Po pierwsze, lektura raportu Marty była dla mnie bardzo istotną lekturą, ponieważ o ile badań na temat szkół, nauczycieli jest mnóstwo, to o tym wspominaliście na początku, to edukacja wyższa jest poza tą sferą. Niewiele jest ośrodków, które się zajmują w Polsce, które się zajmują kompleksowymi badaniami systemu edukacji wyższej, potrzeb edukacji wyższej, strategii edukacji wyższej, tego nie ma. To jest obszar, który jest niezagospodarowany i to jest jakby jedna z rzeczy, na którą bardzo mocno chciałabym zwrócić uwagę, że być może to jest lekcja, którą wyniesiemy z tej pandemii, że brakuje tego obszaru po to, aby dowiedzieć się po prostu więcej o środowisku, w którym pracujemy. Te pięć etapów, ja się absolutnie zgadzam z nimi i empatyzuję, natomiast mam kilka takich drobnych komentarzy. Po pierwsze, Marto, pisałaś o narzędziach. To jest coś, o czym zwykle już zapominamy, bo każdy z nas ma komputer w domu, przynajmniej jeden, drugi w kieszeni. Tymczasem okazało się, że ta podstawowa potrzeba dostępu do infrastruktury w sytuacji, kiedy wszyscy potrzebują internetu i wszyscy potrzebują sprzętu, także dla akademików stała się bardziej utrudniona.
musieliśmy pracować w domu, dzielić się internetem z innymi osobami, więc porzuciliśmy nasze światłowody, do których jesteśmy przyzwyczajeni na uczelniach. To był problem, szczególnie w przypadku zajęć wymagających większego obciążenia transmisji. I tutaj przechodzimy do drugiego problemu. To przejście, to takie chaotyczne przejście w większości dotyczyło zajęć całkowicie synchronicznych. To było takie przełożenie 1:1, więc rzuciliśmy się wszyscy na technologię, która miała przełożyć zajęcia dokładnie tak samo, jak prowadzimy je, tymczasem okazało się, że tak się nie da zrobić. To nigdy nie będą te same zajęcia 1:1. Więc nie dość, że wszyscy korzystaliśmy z technologii, która jest bardzo obciążająca technicznie, bo streaming czy spotkania na żywo po prostu obciążają, no to jeszcze jest to technologia, którą warto stosować z umiarem, a myśmy musieli to zrobić wszyscy. Niestety tutaj ustawodawca nie przewiduje możliwości zamieniania godzin bezpośrednich na godziny pracy asynchronicznej, w związku z czym jesteśmy po prostu na te webinary, na te transmisje skazani. Bardzo, bardzo fajnym elementem, który też podkreślał Karol, jest ta wspólnotowość. W naszych małych badaniach, które zrobiliśmy w czerwcu wśród pracowników AGH, wyszło, że ponad 40% osób uczyło się od swoich kolegów. To jest niewiarygodne. Nagle nauczyciele, akademicy zaczęli ze sobą rozmawiać o dydaktyce, wymieniać się poglądami, wymieniać się jakimiś trudnościami, radzić się. To jest moim zdaniem niesamowicie ważny element, który sprawia, że pojawiają się liderzy innowacji, pojawiają się liderzy cyfrowi, pojawiają się osoby, które motywują innych, motywują zespoły. Zupełnie nowa jakość wśród życia akademickiego, które jest skazane na izolację. Badacz zwykle pracuje w niewielkim zespole lub samodzielnie. To dzielenie się, budowanie takiej społeczności to jest bardzo mocny, moim zdaniem, element, który z tego raportu wybrzmiewa. Pisałaś też, Marto, o w tej fazie nowej normalności, o zaangażowaniu studentów, a z drugiej strony o tym, że wielu wykładowców mówi do ściany, że ma takie poczucie, że nie ma żadnego odzewu, nie ma feedbacku. No i tutaj znowu pokutuje te zaniedbania, które sprawiły, że nasi akademicy po prostu nie mają umiejętności, nie znają metod, które pozwolą zaangażować studentów, które pozwolą przerzucić na nich część pracy, które sprawią, że to przeciążenie, o którym pisałaś w tej czwartej fazie, będzie trochę mniejsze. Nie mówimy tutaj o, jakby nie ma narzędzi, nie ma metod, którymi akademicy mogliby pracować, metod, które w szkołach są już od dawna stosowane. Odwrócona klasa, która nagle tak zaczęła być popularna w uczelniach, szkoły stosują ją od wielu lat. Nauczyciele wiedzą, na czym to polega. Dlatego też to ten odwrót od podawania wiedzy związany po prostu z przeciążeniem. Nie da się podawać wiedzy cyfrowo bez końca po kilkanaście godzin dziennie. Zaczyna skutkować powoli zwrotem w kierunku bardziej nowoczesnych, dynamicznych, angażujących metodyk kształcenia. No i też zmienia formy egzaminowania, na przykład, o których też Marta pisała, z takich kontrolno-testujących na bardziej pogłębione, rozwojowe formy docenienia pracy. To chyba tyle z mojej strony, jeśli chodzi o komentarz do raportu. Dziękuję. To może ja wspomnę, bo Agnieszko, powiedziałaś o tych egzaminach, to jest taki jeden z bardzo chwytliwych momentów w raporcie Marty, który zaspoileruje, no mnie on zachwycił, tam jest taki właśnie wątek takiego
wglądu w świat egzaminacji akademickiej, gdzie na przykład się oczekuje, że student, który jest na egzaminie zdalnym, musi na przykład obracać laptopa i pokazywać, że ściany nie są wyklejone odpowiedziami, albo mieć lustro w pokoju. To w ogóle jest piękne, to sobie mi się przypomniał, prawda, te wszystkie obrazy renesansowe, gdzie się bawiono lustrami, co tam widać, i teraz to możemy odtwarzać na zajęciach akademickich. No, rzeczywiście dowodzi pewnej takiej dramatycznej próby zachowania kontroli. To jest w ogóle fajnie, że ten wątek się pojawił. Tu mamy komentarz na czacie. Strasznie żałuję, że nie możemy dać głosu, bo mamy na czacie naprawdę widać też osoby z bardzo ciekawą perspektywą. Jest właśnie mowa, że może zamiast wsparcia będziemy zwiększać kontrolę. I to rzeczywiście trochę chciałem was podpytać, bo to Agnieszka też ma wrażenie, że o tym mówisz, że ten system, no właśnie sam fakt, że ja się zastanawiałem, nie przyszło mi to do głowy, zastanawiałem się, też mam taką intuicję, że jakimś jednym z kluczy jest przejście na bardziej asynchroniczny tryb pracy. Wiem, że on się wiąże z tym, że trzeba wtedy przygotować zupełnie inaczej materiały, w ogóle przemyśleć kurs, ale dać bardzo prostą odpowiedź. No system, rozumiem, na to nie pozwala, po prostu jest zablokowany. I tak samo rozumiem, że pewne usztywnienie się w kwestii egzaminów, jeśli się dzieje, to mogą nauczyciele akademicy dowolnie chcieć się od siebie uczyć i wynajdywać jakieś innowacje, jak to robić inaczej, bo to jest przyblokowane, więc czy my autentycznie natrafiamy na takie systemowe limity modyfikacji tego modelu? On jest jakby zabetonowany, czy wy widzicie jednak, no bo mamy taką, jeszcze chciałem powiedzieć, tutaj uczestniczyłem w takiej rozmowie z Elizą Kruczkowską z PFR-u, Polskiego Funduszu Rozwoju, która jest taką fajną instytucją, niby odpowiedzialną za gospodarkę, a tak naprawdę dużo myślącą o edukacji. I Eliza powiedziała, tak jak ty, Karol, mówiłeś, że trochę dziwnie mówić o pozytywnych stronach sytuacji, no to ona też się wykazała pewną odwagą, bo powiedziała, że wie, że to jest trochę przekorne albo może nawet być odebrane jako niesmaczne, ale ona by aż chciała, żeby ta pandemia jeszcze chwilę potrwała, bo może system edukacji, to mówiliśmy o szkołach, się czegoś nauczy, będzie miał więcej czasu, żeby wejść w nowy tryb działania. I mam wrażenie, że uczelnie to akurat sobie ten czas już dały, prawda? To było bardzo ciekawe, że o ile szkoły trochę, mam wrażenie, nikt nie wiedział, co będzie, czy będą online, czy będą jednak pójdą dzieci do szkół, to z edukacją wyższą to w miarę, wydaje mi się, ta decyzja została szybko podjęta i tu było jasne, że to będzie online. I czy macie takie poczucie, że rzeczywiście ten rok nadchodzący jest rokiem innowacji i że po semestrze albo całym roku myślę, że znajdziemy całą pulę jakichś nowych podejść, czy to jest po prostu właśnie bardzo usztywnione? Ja znowu. Ja tutaj nie wiem, czy ja bym się do końca zgodził z tą refleksją, że wszystkie uczelnie były przygotowane do tego, że rzeczywiście będziemy startowali online. I dlatego, prawda, komentując raport, powiedziałem, że dodałbym ten szósty punkt, koniec pandemii, zupełnie ironicznie, prawda? I w gruncie rzeczy, myśląc o tym, co będzie cały czas, zastanawiam się, jakie jest możliwe rozwiązanie, prawda? Bo z jednej strony rzeczywiście wyszliśmy z takim dużym doświadczeniem, prawda? Myślę, że większość, wszyscy z nas dużo po tym semestrze takiego partyzanckiego niekiedy szkolenia, prawda, albo systemowego szkolenia, systemowego w rozumieniu, prawda, jednak instytucji, która nas wspierała w jakiś sposób, prawda, umiemy. Ale z drugiej strony zastanawiam się, czy rzeczywiście to, co powiedziałeś przed momentem, na uczelniach zostało wdrożone, prawda, czyli czy zostało przemyślane to, jak są tworzone plany zajęć, czy zostało stworzone to, ile, nie wiem, godzin, prawda, mają poszczególne kursy, prawda, albo ile godzin jest w semestrze, prawda, zostało przemyślane to, w jaki sposób te zajęcia będą prowadzone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest jakby taka trochę inna, dlatego że rzeczywiście mówimy o jakiejś innej troszkę rzeczywistości, ale mimo wszystko bardzo podobna rozmowa, prawda, do tego, prawda, co byśmy powiedzieli w kontekście szkół średnich, szkół podstawowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że rzeczywiście ten rok przed nami będzie rokiem
też kryzysowym, po pierwsze rzeczywiście zmieniam teraz tę pozytywną narrację mówienia o pandemii, prawda, nie wiadomo co będzie za 3 miesiące, też w takim kontekście tego, prawda, co się dzieje w kraju, jakie są narracje medialne, w jakiej sytuacji jesteśmy, prawda, myślę, że to jest taki bardzo trudny moment, a po drugie też myślę dlatego, że zmieniły się oczekiwania względem dydaktyków, w tym sensie, że skoro, prawda, za nami to doświadczenie pół roku uczenia się różnego rodzaju narzędzi i uczenia się różnego rodzaju rozwiązań, to myślę, że w niektórych wielu uczelniach czy akademiach no, pojawiła się taka narracja, że skoro wy już umiecie, to wymagamy od nas, od was, prawda, troszkę więcej, troszkę innego poziomu, troszkę innych działań. Co myślę rzeczywiście może być problematyczne, bo tak jak powiedziałem i tak jak widzę na czacie, ja się w pełni zgadzam z tymi komentarzami, że jakby ten ruch był według mnie troszkę nie taki, w tym sensie, że rzeczywiście uważam, że no, powinniśmy zacząć od szkoleń z metodyki, prawda, z myślenia o tym, czym jest edukacja online, prawda, metody prowadzenia zajęć online, prawda, metody, nie wiem, prowadzenia warsztatów online, bo to jest rzeczywiście bardzo trudne wyzwanie, ale też takie wyzwanie, drodzy Państwo, wydaje mi się też ze strony studentów i studentek, bo ja jak dziś pamiętam rozmowę z moimi studentami, którzy powiedzieli, że że prawda, no edukacja online, wszystko w porządku, no wykłady, no to wiadomo, prawda, że to się da, ale no takie aktywne formy zajęć jak warsztaty, no to oni sobie nie wyobrażają, jak to poprowadzić w formie online. A ja wtedy zapytałem, a jak te warsztaty, które były do tej pory, wyglądały? No więc wtedy studenci mi powiedzieli, że one wyglądały w ten sposób, że prowadzący dzielił ich na grupy, dawał flipcharta i dawał jakieś zadanie do rozwiązania, prawda? Czyli tak naprawdę prostszej formy do przejścia w jakąś taką edukację zdalną nie ma. Ale to pokazuje rzeczywiście, jak taka świadomość tego, czym jest edukacja online, i też takie zakotwiczenie, prawda, w takich tradycyjnych technikach, znanych też z uniwersytetu, jest bardzo, bardzo silne, a rzeczywiście ten świat, prawda, możliwości, jakkolwiek teraz to poetycko zabrzmi, jest ogromny, ale myślę, że przed nami jest jeszcze jeden problem, którego może jeszcze nie zauważamy aż tak bardzo silnie, bo proszę pamiętać, że te wszystkie wdrożenia, które miały miejsce, prawda, miały miejsce w drugiej połowie marca, czyli to był drugi semestr to był drugi semestr, prawda, po jakimś czasie tego drugiego semestru, a w tym momencie na przykład mamy do czynienia z pierwszymi latami studiów, czyli studentami, studentkami, którzy przychodzą po raz pierwszy, prawda, i jakby poznają się w ten sposób, mając na przykład na swoim koncie bardzo fatalne doświadczenie edukacji online, związane z, prawda, no nie wiem, załącznikozą dla odmiany, prawda, czyli wysyłanie przez Librus, czy wysyłanie mailem, prawda, różnego rodzaju zadań, które musiały być robione, co oczywiście też powoduje pewną taką sytuację, nie wiem jak to określić, prawdopodobnie no, może w większym stopniu jest to sytuacja uczelni prywatnych, ale nie wydaje mi się, że tylko, prawda, ale w związku z tym, że mamy studentów, którzy mają złe doświadczenie edukacji online, dla których to jest rzeczywiście taki pierwszy kontakt też z taką systemową, prawda, systemowym wdrożeniem edukacji online, to też my podświadomie zaczynamy od siebie więcej wymagać, że prawda, te zajęcia muszą być takie, inne, prawda, że one muszą być angażujące i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A myślę, że cały czas w takim mówieniu o edukacji online, ale nie tylko na poziomie, prawda, edukacji wyższej, ale też na poziomach edukacji niższej, jest rzeczywiście troszeczkę odczarowanie tej edukacji online, mówienie o metodach, o relacjach, prawda, o takiej ja to nazywam wystarczająco dobrą edukacją online, do której, prawda, my nie musimy być mistrzami wszelkiego rodzaju tablic interaktywnych, prawda, narzędzi do pracy zespołowej i tak dalej, ale wystarczą rzeczywiście, tak jak powiedziała Agnieszka, metody, które od wielu, wielu, wielu lat są stosowane na innych czy na różnych, prawda, etapach edukacji. I zresztą ta sytuacja też ujawnia kolejną bardzo ważną rzecz, że my jako dydaktycy uczący na uczelniach wyższych niekoniecznie w ogóle jesteśmy uczeni, prawda, metod prowadzenia zajęć, co jest, prawda, takim bardzo ważnym elementem studiów pedagogicznych, prawda, nauczyciele jednak wchodzą jakoś przygotowani, więc myślę, że pomimo tego, że mamy do czynienia z takim dosyć pozytywnym bagażem
różnego rodzaju działań. Ja myślę, że wiele kryzysów niestety jeszcze przed nami, ale cały czas widzę tę pozytywną perspektywę. Rzeczywiście, prawda, to myślenie o edukacji online jako o tej gorszej siostrze, gorszym bracie się zmieni. Oj, dużo wątków tu zostało poruszonych. Ja chyba muszę przestać dawać głos Karolowi. Dużo mówię, jak widzicie. Słuchajcie. To można się do nich odwołać. To może tak. Alek, mówiłeś o zmianie systemowej. Mówiłeś o tym, co jest możliwe w ramach prawa. Ja jestem, na stanowisku, że im mniej ingerencji, tym lepiej. Więc... myślę, że możemy sobie dać radę z tym, co jest w tej chwili, przy założeniu, że sobie ufamy. To jest takie, to słowo zaufanie, ono szczególnie w tej sytuacji kryzysowej, która była w kwietniu, a teraz tego takiego quasi kryzysu, który jest kryzysem bardziej zdrowotnym w tym momencie niż organizacyjnym, bo jednak myśmy się już uzbroili na ten semestr w większości. To problem zaufania i tego, w jaki sposób postrzegamy swoją pracę zdalną, postrzegamy to, jak kontaktujemy się ze studentami online, jak nasza praca jest egzekwowana, to jest spore zagadnienie, z którym do tej pory nie mieliśmy problemów, no bo nikt nie sprawdzał, czy wykładowca przychodzi na salę i prowadzi zajęcia, to było jasne. Jeśli ktoś nie przyszedł na zajęcia, to miał powód, albo studenci od razu mówili, że nie ma tych zajęć, prawda? Tutaj zaczynają się schody, ponieważ osoby, które mają większą chęć kontrolowania, wymagają szczegółowych sprawozdań, statystyk, nagrań itd., itd. Więc ta kwestia zaufania, która w murach uczelni była traktowana jako coś oczywistego, nagle online przestaje funkcjonować, co znajduje odzwierciedlenie w tych lustrach albo omiataniu sali kamerkami, żeby przypadkiem ktoś nie korzystał z notatek. No i tu znowu wchodzimy w metodykę, no bo dlaczego nie dawać takich zadań czy takich egzaminów, w których będę mogła korzystać z notatek. Co jest złego w rozwiązywaniu złożonych problemów przy użyciu dostępnych technologii, przy użyciu książek, notatek. Nie ma w tym niczego złego. I znowu, czy uczymy studentów odtwarzać dane i daty, czy uczymy ich rozwiązywać problemy? No i czemu nie możemy tego robić online? Przecież to jest zupełnie zwyczajne. To jakby jedna kwestia związana z zaufaniem, z systemem, z rozliczaniem, z pensum, które też pokutuje u nas na uczelni, wymagając wyrobienia odpowiedniej liczby godzin, niezależnie czy to ma sens, czy nie. Ale też, Karol, mówiłeś o studentach i tutaj też widzę na czacie, że Państwo odwołujecie się do studentach. W Marty raporcie Ty odwoływałaś się do studentów kierunków artystycznych, jako tych kierunków, które są nieprzekładalne online. Ale mamy też całą grupę studentów kierunków medycznych, kierunków inżynieryjnych, gdzie dotknięcie jakiegoś przedmiotu, człowieka też, dotknięcie materii, praca z konkretnymi narzędziami, odczynnikami, także to spotkanie, to więziotwórcze spotkanie w laboratorium, na żywo, w miejscu, w uczelni, tego nie ma. I mimo, że na wielu uczelniach, u nas przynajmniej zajęcia praktyczne mają szansę się dalej toczyć, w mniejszych grupach, w zabezpieczonych laboratoriach, no to jednak to jest ogromna strata wielu miesięcy dla wykształcenia osób, które pracują w takiej materii bardzo praktycznej, której nie da się po prostu fizycznie przenieść online, nawet jeżeli mówimy o laboratoriach wirtualnych czy jakichś symulacjach VR-owych, to nie to samo, co dotknięcie gliny czy przełączenie przełącznika. Więc tutaj ogromna, myślę, że ogromna strata też i dla pierwszego roku, tak jak Karol mówiłeś, dla tych osób, które przychodzą do uczelni, ale także dla tych osób, które po prostu, których charakter zajęć no, nie pozwala na pracę zdalną. No dobrze, to tyle.
Ja chciałem, Magda, wrócić do ciebie i spytać cię o trochę inny wątek. Korzystając z tego, no bo jesteś socjolożką, robisz badania, ale pracujesz też w sektorze IT. I dzieje się taka ciekawa rzecz, że dobrze wiadomo, w sektorze IT dużo firm działa w różnych modelach zdalnych, łącznie z całkowicie zdalnym. Jeśli się nie mylę, twoja firma też ma zespoły w różnych miejscach w Polsce, a może nawet na świecie. I widzę, że te firmy trochę sprzedają taką narrację, da się działać zdalnie, da się uczyć zdalnie, być na uczelniach zdalnie, nie wiem, żyć zdalnie i my wiemy, jak to robić, mamy różne patenty, mamy różne sprawdzone narzędzia, prawda? Czy ty kupujesz tą narrację? Bo myślę też sobie, że mam bardzo dużo rozmów o tym, że biznes i akademia powinny działać razem. Zazwyczaj się o tym myśli jako o nie wiem, transferze innowacji, że akademicy coś wymyślą i powstanie startup. No, a może jest ciekawy temat uczenia się tych bazowych modeli współdziałania. Myślisz, że to jest jakaś droga, czy to są dwa inne światy jednak? Bardzo ciekawe pytanie. Wiesz co, na pewno można się od siebie uczyć wzajemnie, ja zawsze jestem tego fanką, natomiast myślę, że jest bardzo duża zasadnicza różnica pomiędzy tą edukacją zdalną, o której teraz mówimy, a tym systemem pracy zdalnej, w którym ja na przykład funkcjonuję. To jest taki rodzaj dobrowolności i też takiej świadomości, na co się decydujemy, ponieważ w momencie, kiedy edukacja zdalna, znaczy kiedy edukacja została przestawiona właśnie na ten system zdalny, no to wszyscy zostali w to wrzuceni. To nie było tak, że ktoś mógł dokonać wyboru, że jednak chce mieć te zajęcia offline. I no w Polsce to nie jest aż problem na taką skalę, natomiast no wiemy, że na przykład w Wielkiej Brytanii bardzo dużo osób zdecydowało się nie zdecydowało się na kontynuowanie nauki bądź oczekuje zwrotu czesnego właśnie ze względu na to, że jednak podpisywali umowę, która brzmiała zupełnie inaczej i oczekiwali tego kształcenia w zupełnie innym systemie. I w momencie, kiedy decydujesz się na pracę zdalną i wiesz, jak to będzie wyglądało, są już przygotowane procesy, jest jakiś system, nie jest to awaryjne, no to podejmujesz taką decyzję, natomiast to, o czym teraz mówimy, no to nie jest decyzja, tylko to jest konieczność narzucona tutaj zupełnie odgórnie, więc ta analogia tutaj nie do końca jest moim zdaniem trafna i to, o czym mówiły osoby, z którymi rozmawiałam właśnie pod koniec ubiegłego roku akademickiego, to też właśnie ten taki wątek etyczności prowadzenia tego rodzaju zajęć, na ile ja jako prowadząca zajęcia mogę oczekiwać, że studentki, studenci będą mogli się zalogować, będą mieli ku temu warunki, będą mieli sprzęt, będą mieli przestrzeń, żeby uczestniczyć w zajęciach, prawda? Oni, osoby studiujące decydowały się na zupełnie coś innego, na to, że będą wychodzić do tych sal, będą się spotykać ze studentkami, studentami w tych salach akademickich, a nie, że będą komuś pokazywać swoją prywatną przestrzeń i że będą musiały mieć sprzęt, który umożliwi pokazywanie tej prywatnej przestrzeni. Więc tutaj no, to jest zupełnie inna sytuacja i dla mnie to, co jest teraz takie ciekawe w tym roku akademickim, który się zaczął, to jest informacja, której nigdzie nie znalazłam, a jestem bardzo ciekawa, ile osób nie zdecydowało się na przykład na kontynuowanie nauki, ile osób wypadło z systemu w ubiegłym roku właśnie ze względu na to, że nie miało warunków, żeby kontynuować edukację w ten sposób, ponieważ nie wiem, zdecydowali się na wyjechanie z dużych miast, zrezygnowali z najmu jakichś mieszkań, które wynajmowali, wrócili do swoich rodzinnych miejscowości, gdzie na przykład nie mają zupełnie warunków, żeby studiować. I myślę, że to jest taki jakiś duży dramat, który nas czeka potencjalnie. Może ta hipoteza moja jest na wyrost, ale myślę, że to takie wykluczenie cyfrowe, o którym bardzo dużo się kiedyś mówiło jako właśnie problemie tam w dostępie do internetu, no to teraz to wykluczenie będzie widać jako wykluczenie edukacyjne i czytałam artykuł profesora Napurkowskiego, który wyrażał taką nadzieję, że właśnie to, że jest ta edukacja zdalna, sprawi, że osoby także spoza tych takich wielkomiejskich elit, które reprodukują właśnie te elity dobrze wykształcone, że również osoby z innych środowisk będą kształciły się na uczelniach. Natomiast no, ja jestem tutaj mocno sceptyczna i raczej obserwując to, co do tej pory się działo, oczekiwałabym, że będzie wręcz przeciwnie, że w studia wyższe będą jeszcze bardziej elitarne, też patrząc na to, co się dzieje, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, czyli że będzie raczej możliwość studiowania będzie dostępna coraz mniejszej liczbie osób. Bardzo tutaj szeroko odpowiedziałam na twoje pytanie, ale mam nadzieję, że przynajmniej częściowo na nie też odpowiedziałam. Ale dziękuję, Marta, że dodałaś ten wątek wykluczenia cyfrowego. To jest rzeczywiście taki, myślę, strasznie ważny wątek. Mam nadzieję,
co roku przyjęcia na studia są wnikliwie analizowane, zazwyczaj pod kątem tego, która uczelnia jest najlepsza, prawda, i tak dalej. Może tym razem mam nadzieję, że jakiś statystyk użyje tych danych, żeby rzeczywiście pokazać ten obraz wykluczenia. Są oczywiście, w ogóle chciałem powiedzieć, że tak, tym bardziej żałuję, że zaczęliśmy później, bo dyskusja z wami jest świetna. Mamy też świetny czat, trochę trudno śledzić obie rzeczy na raz, ale chciałem szeregu osób tutaj, Dorocie Sidor, Justynie Budzik, Annie Pokrzywie, ale też kilku innym osobom, którym już nie znajdę, bardzo podziękować, bo wasz wkład w tę rozmowę też jest bardzo duży. Mam poczucie, że bez kłopotu byśmy mogli zorganizować kolejną taką rozmowę. Tutaj tak delikatnie chcę też, że tak powiem, mrugnąć okiem do panelistów, bo w ogóle Marta zrobiła świetną robotę inicjując ten temat. Ja jestem, bardzo się cieszę, że my produkując jakby to badanie możemy też przyłożyć się do tej dyskusji, ale nasza rola się szybko zaczyna kończyć. Więc tylko mogę mieć nadzieję, że prężne jednostki akademickie i prężne osoby zainteresowane tym tematem może pociągną temat, bo narzucają mi się myśli, no na szczęście mamy internet i może dobry kurs metodyczny by też pomógł przynajmniej tym akademikom, których też uwiera siedzenie, wiecie, przed ekranem i patrzenie albo na 20 małych twarzy, albo na wyłączone kamerki. Myślę, że tam duży jest wątek well-being, który może ich popchnie do jakiejś innowacji i może można, że tak powiem, to online zrobić. Widzę jakąś, jak patrzę na takie dyskusje, to mam serdeczną nadzieję, że Państwo mają gdzie na co dzień się wspierać i wymieniać doświadczeniami, bo stąd naprawdę szybka droga do jakichś mądrych patentów. Także musimy już kończyć. Dziękuję wam bardzo za rozmowę i za, Marta, tobie za ten raport, który mam nadzieję, że właśnie potwierdziło się trochę, jakby jest mi, wolałbym się dowiedzieć, że jest masę jakichś dyskusji, tylko ja nie jestem jej świadoma, jeśli już uzgadniamy sytuację, że trochę tej dyskusji brakuje, to miejmy nadzieję, że tym raportem ją jakoś pociągniemy trochę i wzmocnimy takie próby zrozumienia tej kolejnej fazy, w której będziemy. Także dziękuję wam wszystkim serdecznie. Będę wdzięczny za promowanie dalej raportu. Będzie też nagranie wideo, które myślę jest bardzo fajnym materiałem. Na czacie pojawiło się kilka fajnych linków. Ja sam na pewno wykorzystam ten o kursie online dla studentów. No to jest super materiał i też fajnie, że UW stworzy jakiś niezbędnik po polsku dla studenta. To moim zdaniem są bardzo cenne inicjatywy. Także dziękuję wszystkim serdecznie. Życzę miłego dnia i dobrego roku akademickiego. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia.